Daj gumę. Sara, wracam. Zrywka. Chciałem kwit, miałem złość. Kilku wrogów, parę chwil, parę mord. Zwykłych ziomów, żaden błysk, ciemny kąt. Sto powodów, jeszcze dziś, jeszcze coś. Dla jackpotów jeden cel, dwa naboje. Wszystko jest ustawione, cele będą trafione. Sześćdziesiątki skreślone, ze mną jest tylko ziomek. Nie wiem skąd ma kabonę, nie wiem co to za koleś. Nie wiem co to za koleś. Chciałem kwit, miałem złość. Kilku wrogów, parę chwil, parę mord. Zwykłych ziomów, żaden błysk, ciemny kąt. Co to za miejsce, kurwa? Sam wybrałeś. Ty, keep the distance. Każdy działa na swoim obszarze i nie brudzi drugiemu, jasne? A spory do Miśka. Miśka, witaj, słyszałem, że ty baniaka wisisz. Chuj ci do tego. Nie wpierdalaj się na nasz teren, to nie będzie sporów. Wpierdalamy. Nie ufam mu, kurwa. Zawijamy. Dowód Poinkera. Państwo macie to na swoich komórkach. Tylko radzę przyjrzeć się dokładniej. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Rozumiem, ale wakacje już zaplanowane? Tak. I dokąd się to obywatelki Unii Europejskiej wybiera? Aha, tak, prawda? A gdzie się zbiera? A może Paryż? A, napić się kawy. Do widzenia. Martwszy. Panie Piotrze, przepraszam. Panie Piotrze, no myślał pan już o tej mojej propozycji? Panie profesorze, proszę mi dać jeszcze kilka dni na zastanowienie się. No to widzimy się na egzaminie. Dobrze. Mam nadzieję, to będzie czysta formalność. Wie, panie profesorze, ja też mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Panowie, ostatni ruch na dzisiaj. Ruszaj się! Chodzisz, tak jest. Jeszcze raz chodzisz. Lewy, prawy, lewy, się. Lewy, się. Lewy, się. Mocniej, lewy, się. Chodzisz, dobrze. Lewy, prawy. Hop, hop! Lewy, prawy, tak, lewy, prawy, lewy, się! Front kick! Tak, low kick! Chcesz mnie odbić? Dobry, trener. Przepraszam, że to jest moja dziewczyna. Dobra, ekipa! Robimy brzuszki. Jedna seria, dobra? Później rękawice na półeczkę. Kamil. Kamil, no przestań, proszę cię. Odrobinę. Kamil, proszę cię, no. Potrzebuję, rozumiesz? Cokolwiek, tapsy, wszystko wezmę, naprawdę, tylko daj mi, proszę cię. Kamil! Pszczółka, kurwa, zaraz dostaniesz między oczy za te kurwa tapsy i ekstazy i te pieniądze, które mi wisisz. Kurwa! Zrozum to, małolata! I tak cię, kurwa, lubię. Wypierdalaj stąd! Jebany mało... Co, zeskiłeś się? Morda! Chodź, lubię, chodź. No chodź. Jak ty zamierzasz załatwić z nami tą sprawę? Oddam ci pieniądze, Misiek. Wiesz, że facet ma dwie rzeczy do stracenia. Jaja i honor. Zawijaj tych swoich chłopaków i do roboty.
Na razie. Niech mi łeb ujebie, amen. Powtórz. Jeżeli przyjdzie mi do głowy sprzedawać towar na terenie Kamila... Szanownego... Szanownego pana Kamila, to niech mi łeb ujebie, amen. A za brak lojalności wisisz mi 100 gram czystego towaru. Wiesz, co to znaczy? Kurwa, nie róbcie jej krzywdy! Zamknij mordę! Masz czas do 10:00. Kurwa! Kurwa! Ale aferę mi wykręcili. Bo to pierwszyzna, ziomuś. Teraz to mi centralnie krzywaka na lewo wyjebali, kurwa! Daj spokój, wszyscy jak pierdolicie, kurwa, fa. Ja pierdolę. Panie Adolfie, ja mam tak samo. Panie Adolfie, może pan mnie zrozumie. Przez fatalny zbieg okoliczny. Morda! Kajdaniarzu! O! Księciu nie wrócił. Daj mi, kurwa, spokój. Pomogę pani, proszę. Dzień dobry. No może tutaj. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Chodź, Piotruś. Cześć. To tak ładnie wygląda. Chodź się sklei. Chodź. Cześć. Cześć, Piotruś. Już prawie końcówka. No prawie, trochę było tutaj. Mogę? No zostaw mi trochę przyjemności. No. Ty nie masz trochę za grubo? Nie, jest bardzo dobrze. Dobra, chodźmy. Co? Nie, no, wiesz. Ja zaraz wracam. Proszę. No to tak, to tutaj mamy załatwę z buraczków z kamerunetem. Tutaj tatarek. Mhm.
O, sałatka z kurczakiem, tam z łososiem, no i na koniec pomidorki z rukolą. Stefan, gdzie ty jesteś? Mam problemy, mamo. Wiedziałam, że to się tak skończy. Zostaw mnie! Nisko upadłeś, synu, a miałeś wszystko. Mogłeś być w życiu, kim chciałeś. Jesteś taka sama. Ja wiem, skąd to wszystko masz. Więc nie praw mi morałów, zwłaszcza po tym, co zrobiłaś tacie. Poczekaj. Gdzie masz? Gdzie kurwa? Masz hajs? No ale co to jest? 300 tysięcy. Ale miała być bańka. No miała być bańka, Misiek. A gdzie reszta? Ogarnę. Nie masz, że kurwa ogarnę. Masz dwa dni, bo będziesz wyglądał jak on. Wypierdalaj. Wypierdalaj! Czysty? Sprawdź, nos masz? Tłusty w chuj.
I bardzo dobrze, dzieciaku, nie bierz się za to. Chodź, przyjacielu, odwieziemy cię. To dzięki za kolację. No. To my dziękujemy. Bawcie się dobrze. No. Pa, pa. A może myślałeś, że przeczytam ci w myślach? Boże, Wera, po prostu zapomniałem, miałem ci powiedzieć. 2 lata czekałam na ten wyjazd, a ty co, w 5 sekund możesz zmieniłeś nasze plany i zapomniałeś mi o tym powiedzieć. Możesz mnie posłuchać? Jak ty to sobie teraz wyobrażasz, że co, że kolejne 2 lata ja będę mieszkała z rodzicami, a ty z babcią? Ja już nie mam 15 lat. To co ja mam kurwa zrobić? Nie wiem, nie wiem, ale obiecałeś mi. Wera! Czy całe nasze życie musi się kręcić wokół ciebie? Wera! Werka! Świnko, zaczekaj! Weź spierdala! Zaczekaj, zaczekaj! Odpierdalaj się! Ty chujosa. Kurwa, nie żyjesz! Uzdrowię cię, kurwa! Ej! Ej! Thank you.
Zaraz! Zaraz, Boże! Co się dzieje? Zaraz! Policja! Jezus! Policja! Panowie! Policja! Co się dzieje? Matko jedyna! Kaszu! Policja! Połóż się, bo ci przypierdolę! Dawaj rękę! Dawaj rękę! Patrzcie! Au! Piotr Sternik! Piotr Sternik! Tak! Poznajesz? Przepraszam, chciałam zapytać o Piotra Sternika. Został aresztowany dziś rano. Czy mógłby pan to sprawdzić? Nie mogę udzielać informacji. Ale ja muszę wiedzieć, co się z nim dzieje. Przykro mi. Bardzo pana proszę. W dniu jutrzejszym przewieziemy pana do prokuratury i tam w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody zdecydują o postawieniu ewentualnych zarzutów. To jest absurd. Przecież to ja zostałem napadnięty. Człowieku, przecież ja nigdy nie miałem broni w rękach. No cóż. Zginął młody człowiek. Czyjś syn. Czyjeś dziecko. No. Dobra. Kończymy na dziś. Darek? Co ty tu, kurwa, robisz? Odpoczywam, kurwa. W bagażniku? Wjebałem się w niezłe gówno, przekitrasz mnie parę dni? Mhm.
spierdalajmy. Tam jest. Jesteś? Jesteście. Jesteście. Chciałbym móc cofnąć czas. To tak nie działa. Pobudka. Ruchy, ruchy. To on? Zabiłeś mi syna. Bardzo przepraszam. Nie rozumiem. O! A ty to kto? A ty? Słuchaj, Mireczku, siedzisz w moim mieszkaniu, w mojej kuchni i żłopiesz moją herbatę. Pewnie jeszcze z twojego kubeczka. Akurat z kubeczka mojego brata. Jesteś siostrą Gruszki? Jesteś jednym z bystrzejszych koleżków. Mógłbyś wyłączyć mojego laptopa? Herbaty, kurwa, też mam nie pić. Herbatę sobie zostaw, ale pasztet oddawaj. Nie? Z moim spulasem. I wjebali nas po cele, i do takiego Niemca, kurwa, z wąsem, i wykryli jakieś jeszcze jedno pola tam siedzą.
I kurwa budzę się kurwa w nocy i patrzę, że ten Polaczek kurwa wali tego Niemca w dupala od tyłu. I ja mówię, kurwa śni mi się, nie? Zgotuję z tego metuły i tak patrzę, podchodzę z profilu, patrzę. I nie tyle, że ten Polak mu jebie w dupę, to jeszcze mu konia wali. Ja mówię, co ty kurwa pierdalasz, dzieciak? A on mówi, patrz mądry, przedziurawiłem Niemca na wylot. Odjebali Kamilka. I co teraz? Wojna? Dzisiaj latacie dla mnie. Skąd pan miał broń? Mogę się napić. Ile razy pan strzelił do pokrzywdzonego? To nie była moja broń. Ale pani nie słucha, co ja mówię. To nie była moja broń. Nie wyjdziesz z tego żywy. W celi cię dojadą. Śledztwo się toczy. Nie udzielamy informacji osobom postronnym. Ale ja nie jestem osobą postronną, ja tam byłam. No w takim razie dostanie pani wezwanie na przesłuchanie, gdy zajdzie taka okoliczność. Kiedy? Nie wiem. Co ci jest? Mi możesz powiedzieć. Nie, ni chuja. Słuchaj, Mireczku. Jestem Darek. Nie zachowuj się jak ostatni buc. Bluzganiem mi nie zaimponujesz, ja też umiem. Widzę, że coś cię gryzie, no. Chcę pomóc. To wolontariuszką zostań. Zapierdalaj do Zairu studnie kopać. Mireczku, Zairu już nie ma. Tam jest teraz Demokratyczna Republika Konga.
Siemano, jak tam? Siema, git. Ty? Zdrzałeś się tego? Kamilka odjebali? Jakiego Kamilka? Jak to kurwa jakiego, no? Młodego Kamilka. Pierdolisz. Kurwa, całe miasto huczy. Kurwa, dzięki za wszystko. Orzekam środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Musisz mi coś załatwić. To jest nie tak z tą strzelanką w parku. Odpuść sobie. Czytam raport. Wszystko popierdoli. Zostałeś odsunięty. Ręce na ścianę. Nie będzie potrzebne. Bierz Marjorie do celi. Trupem śmierdzisz. Wróble świerkają, że w koronę poszłeś. Gdzie masz białko? Co? Rozmienimy. Tata, przyszedłeś! Gdzie jest prezent? Dziękuję. Spóźniłeś się. Jestem. Księciunio wrócił.
wy co macie takie grobowe miny? Ja pierdolę, siostra. Ty nawet nie wiesz, jaka to jest pojebana akcja. Trzymaj. Wyciągnij go. A skąd to masz? Nieważne, bierz. Co, tego szukasz? Nie prowadzisz tej sprawy. Nie odpuszcz. Zawieszam cię i wszczynam postępowanie dyscyplinarne. Przecież opowiastka z wolności. Kurwisko majeska kręci ci jednak aferę. Jest git. Panie, zastanów się tylko, jak będzie wyglądało twoje życie. Mogę coś powiedzieć?
jak spotkasz Piotra, powiedz mu, że go kochamy. O czym ty mówisz? Powiedz mu, że go kochamy. O czym ty mówisz? On zabił człowieka. Najbardziej to chciałbym zobaczyć morze. Ty nie gadaj, że nigdy nie widziałeś. Pięć dych na karku. A ja nawet w morskiej wodzie jajec nie zamoczyłem. Jeszcze zobaczysz. Panie sędzio. Pani nie powinno tu być. Jutro osądzi pan mordercę mego syna. Dopóki się nie udowodni winy. Nie obrażajmy pamięci Kamila. Ale to jest podstawa, fundament praworządności. Praworządnie skaże go pan na dożywocie. Bardzo pani współczuję z powodu utraty syna. Rok 2010? Śmiertelny wypadek w Piasecznie? Skąd pani to wie? Wiem o wiele więcej. Zwijam Maldżor i wyklepuję. Świrujesz. Blać Majewska nie stawiła się na sprawę. W związku z reorganizacją kadrową służb kryminalnych nadkomisarz Strzelczy zostaje przeniesiony w trybie natychmiastowym do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Gdzie leży Zambrów? Na końcu mapy. Jedziemy z tobą. Jak to? Jesteśmy rodziną. W robocie jest.
Zborek. Spadaj, pszczółka. Mireczek. Chyba Dareczek. Jeżeli przyszedłeś do mojego brata, to go nie zastałeś. Szlaja się gdzieś z innymi Mireczkami, dla których nadrzędnym celem w życiu nigdy nie były książki ani nauka. Źle mnie oceniasz. Mistrzem geografii nie jesteś. Na WOS-ie i historii raczej też nie uważałeś. To może zaczniemy jeszcze raz. To mnie odprowadź. Tam jest ciemno, nie będziesz się bała? Chyba od tego mam ciebie.
Siemanko, Adolf. Chciałeś, kurwiu, że zapomnę? Nie wiem, kurwa. Jak mnie przerzucili, to się dowiedziałem, że to ty mi wykręciłeś aferę. 15 lat, kurwa, na to czekałem. Gnij! Kurwa! 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 No dobrze, kurwa. Oskarżony Piotr Sternik doprowadzony z aresztu śledczego Warszawa-Służewiec wraz z obrońcą z wyboru. Mecenas Kwaśniewski. Czy są jakieś wnioski formalne przed rozpoczęciem przewodu sądowego? Nie, nie ma. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Dziękuję. Zatem otwieram przewód sądowy i proszę o odczytanie aktu oskarżenia. Kręcić wokół ciebie. Vera! Werka! Świnko, zaczekaj! Ty stary, otwórz! Otwórz, otwórz, pojedzie! Policja! Zamknij, kurwa, łapę, bo ci łeb ujebie. Zamknij, kurwa, łapę. Dawaj, zabijaj. Właź, właź! Wyskakuj! Wypierdalaj! Poznajesz? Kurwa, zostawcie ją! Jak nie załatwisz kasy, to sprzedamy ją do burdelu. Proszę się położyć, ma pan wstrząśnienie mózgu.
Był pan nieprzytomny, proszę odpoczywać. Gdzie jest Weronika? Przywieźli tylko pana. Co pan robi? Proszę pana. Proszę pana, co pan robi? Proszę pana! Proszę pana! Badziory i chlanie. Rodzinę masz. Dochodzi to do ciebie? Dziecko masz! Ale... Nie czeka to sobie ślady. Co córeczko chciałaś? Małpkę. Czy jest małpka? Zupełnie nie rozumiem. Tak. Weronika Wójcik. Mogłaby pani sprawdzić, czy jest u was? Tak, ja rozumiem, ale... Błagam, niech pani sprawdzi jeszcze raz.
przyjść po upływie 48 godzin. Ale przecież musicie zgłosić. Mówię po 48 godzinach. No to weźcie do roboty! Co tu się dzieje? Kurwa, nie chcę przyjąć! Dzień dobry. Strzelczy jestem. Chcę zgłosić zaginięcie dziewczyny, on nie chce przyjąć. Ała! Puść! Ała, boli, puść! Spokoj, spokoj! Weź go skuj, weź go skuj! Weź go skuj! Zamknij go! Prześpij się, ochłoniesz, pogadamy. Darek, kurwa! Co ty tu robisz, ty? Moje spotkanie. Idziesz coś zarobić? Mam coś do rozkminienia. Co ty, kurwa, masz do rozkminienia w swych ławce, kurwa, w środku mazu, ty? Idziesz czy nie? Ze szlugana na drogę jeszcze? No, kurwa. Kurwa. Ile straciłeś? Mów! Wszystko. Ja pierdolę. Kurwa, Romeo. Dałeś się skryć jakiemuś leszczowi? Kurwa, trzech ich było. Co miałem zrobić? To teraz to wszystko jest na twoim garbie. Ochłonąłeś już? Nie masz pojęcia, co się stało z twoją znajomą? Zaczęliście jej szukać? Może się pokłóciliście? Nie wiem, może się pokłóciliśmy, ale jakie to ma znaczenie? Dobra, idź do domu, prześpij się, a my roześlemy informacje do wszystkich patroli, żeby szukali młodej dziewczyny, co biega po ulicach.
i krzyczy, że ją napadli. Wszystko? Tyle, ile miało być. I git. Muszę się udać tam, gdzie pana rejon, ale do komisariatu policji. Ale pani nie rozumie, co ja mówię. Chcę zgłosić zaginięcie dziewczyny. Słyszy pani, że nie ma pójść! W czym problem? Jest mi bardzo przykro. Naprawdę. Z biegiem lat wszyscy tracimy gdzieś własną wrażliwość. Zobaczę, co da się zrobić. Prywatnie powiem panu, że mam głęboką awersję do leniwych i niekompetentnych funkcjonariuszy państwowych. Wstawaj. Weronika! Dziecko! Kochanie? Thank you.
cię widzieć. Zostawiłeś się. Hajs wam nie zginął? No, przyciągnąłeś moją uwagę. Nawijaj. Młodnego Kamila znacie? Znam, a co? Robiłem dla niego, nie miałem wyjścia. Ciekawe. Ciekawe jest to, że podobno oddał Miśkowi jakieś grube siano. To na razie się pobaw, jeśli mówisz prawdę. Jeśli wpuszczasz mnie w kanał, sam wylądujesz w kanale. Tańczący? Na razie czekający. Potem będzie tańczący, liżący, ruchający, jęczący. Co tam jeszcze będzie chciał? Masz pszczuła. Masz coś? Miecz mam, ale nie dam. Weź poradę. Wypierdalać. Słuchaj, kurwa, następnym razem to ma przyniósł, kurwa, wiesz, że tego dżusu wyczego nie mamy za tydzień. Sześć, kurwa, czego to kawa może wjechać? Jutro się liczymy. Ale to jest, gdzie go znajdę? Lepsze. Gdzie znajdę Kamilka? Rucha twoją starą. Teraz otrzymasz wpierdol ostateczny. Kamilek? Idziemy po ciebie, kurwa!
Kamil? Jeb się. Gdzie jest twój pan śmieciu? To język połknąłeś? Szukaj pana! Co tam? Jak jest? Patrz, oglądaj się literatury. Co, git jest? Dla ciebie chujowo jest. Upłynęło za dużo czasu. Nie mamy żadnych śladów biologicznych. Ani materialnych dowodów gwałtu. W tej sytuacji udowodnienie czegokolwiek domniemanym sprawcą będzie bardziej niż trudne. Thank you.
Ile czynności pan wykonał w przedmiotowej sprawie? Szereg. To jest za trudne pytanie. Konkretnie, ile czynności? Powiem panu. Żadnej. Nazwanie tego skandalem byłoby komplementem. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Nie piję. Nie palę. Spokojnie, jestem nieziemsko. Czale łebci biją. Raz mnie poniosło. Raz. Raz to się nie liczy. Via Major i wyklepuje. Świrujesz. Pies nie stawił się na sprawę. Ty farciarzu. Urodziny były wczoraj. Przepraszam, wiem. Wiem służbę. Służbę. Poczekaj. Zrozum, kochanie. Mogę wejść ze swojego domu? Nie możesz. Ale... Zaczynaj. Nie zamykaj. Otwórz! 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 Otwiera! Nie zamykaj! Otwórz! Przepraszam! Porozmawiaj ze mną! Piotruś, a dokąd ty idziesz? Piotruś. Piotruś,
bilet chcę. Gdzie? Nad morze. Międzyzdroje. Kołobrzeg. Ustka. Rowy. Rowy? Rowy. Nie, nie. Karwia. Jastrzębia Góra. Władysławowo. Hel. O. Co o? Hel? Jak kurwo śmiesz żyć, jak mojej siostry tu nie ma? To ty powinieneś zdechnąć. Bij kurwa. Panie profesorze, proszę mi dać jeszcze kilka dni na zastanowienie się. No to widzimy się na egzaminie. Dobrze. Mam nadzieję, to będzie czysta formalność. Panie profesorze, ja też mam taką nadzieję. Do zobaczenia.